Święta wojna, jak nazywają rywalizację Radomiaka Radom z Koroną Kielce, kibice obu klubów na początek 9. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Radomiak z Koroną na poziomie Ekstraklasy jeszcze nigdy nie wygrał, ale w tym spotkaniu rozpoczyna znakomicie. Leonardo Rocha kieruje piłkę do siatki i co prawda zostaje znokautowany przez Xaviera Dziekońskiego, ale chwilę później już dochodzi do siebie i może cieszyć się z kolegami. Jest 1-0. Leonardo Rocha z 7. golem w tym sezonie umacnia się na pierwszym miejscu wśród najlepszych strzelców PKO Bank Polski Ekstraklasy. Asystę w tej akcji zaliczył Jan Grzesik. Radomiak w wymarzony sposób rozpoczyna to spotkanie, ale Radomiak się nie zatrzymuje i gra naprawdę pięknie. Kaput do Peglowa. Peglow skiksował, ale cały czas jest przy piłce. João Peglow! Wow! Co za fantastyczny gol Brazylijczyka! 2-0 po zaledwie 12 minutach. Cieszy się Peglow, łapie się za głowę Kikolski. Co tu się wydarzyło? No nie wiem, czy od początku tak chciał grać tę akcję Peglow, ale wyszło to ostatecznie naprawdę cudownie. Jest 2-0, pierwszy gol Brazylijczyka w Ekstraklasie. Gospodarze wciąż atakują, tym razem Wolski. Wolski na środek, no nie było to najlepsze zagranie, ale Korona ma problemy, żeby wyjść z własnego pola karnego, żeby wybić piłkę. Jest Grzesik, Grzesik, ależ to zrobił, ale zablokowany. Jest jeszcze Łatara, niesamowicie było groźnie, mogło być 3-0, zje Łatara, pomylił się minimalnie, ale popatrzmy, no gdyby tutaj nie zablokowali obrońcy Grzesika i gdyby tu Łatara był troszkę dokładniejszy. A to kolejna akcja. Tym razem Paulo Henrique strzelał głową, ale wprost w Dziekońskiego, który odbija piłkę. 47. minuta spotkania. To wciąż pierwsza połowa. Doliczony czas gry. Zje Łatara. Ma dużo miejsca. Łatara! Jeszcze raz próbuje. Jeszcze raz niemal w to samo miejsce. Obok tego samego słupka. Minimalnie niecelnie. Piękny strzał, ale gola nie ma. Do przerwy Radomiak prowadzi 2-0. Korona nie oddała w pierwszych 45 minutach żadnego celnego strzału. Jest Grzesik z prawej strony. I jest Leonardo Rocha. No on jest niesamowity. 3-0. 8. gol Roszy w tym sezonie i 18. w barwach Radomiaka w Ekstraklasie. To jest wyrównanie rekordu klubu, rekordu, który należał do Karola Angielskiego. Teraz już także Rosza ma 18 goli na koncie. Pierwszy celny strzał w wykonaniu Korony autorstwa Mariusza Furnalczyka, który wszedł z ławki rezerwowych, ale Kikolski bez problemów łapie piłkę. 53. minuta. Peglow w słupek. Jeszcze będzie dobijał Rosza. Jest zablokowany. Nie ma tutaj zagrania ręką. Wszystko zgodnie z przepisami. Niewiele brakowało, aby najpierw Peglow strzelił swojego drugiego gola, no a chwilę później Rosza trzeciego. Skończyło się jednak tym razem bez bramki, ale Radomiak absolutnie kontroluje wydarzenia na murawie i zdecydowanie przeważa i stwarza sobie kolejne sytuacje podbramkowe. Korona tylko od czasu do czasu zagraża bramce Kikolskiego. Uderzał Szuma Nagamatsu, ale bez problemów bramkarz gospodarzy łapie piłkę. To już 79. minuta spotkania i kolejna akcja Radomiaka. Jest Leonardo Rocha, ma hat-trick! Leonardo Rocha kończy ten mecz z hat-trickiem. Fantastyczny mecz w wykonaniu Roszy. To już także jego 9. gol w tym sezonie. No i zdecydowanie w tej chwili przewodzi wśród najlepszych strzelców PKO Bank Polski Ekstraklasy Leonardo Rocha. To także jego 19. gol w Radomiaku w Ekstraklasie. I to już jest rekord. On jest już w tej chwili samodzielnym liderem. To jest także pierwsze zwycięstwo Radomiaka z Koroną w Ekstraklasie, pierwsze czyste konto w obecnych rozgrywkach, jeśli chodzi o Radomiaka, a więc naprawdę udany mecz. Radomiak Radom w świętej wojnie rozbija Koronę Kielce 4-0. Goście nie mają w tym meczu absolutnie nic do powiedzenia. Radomiak wychodzi ze strefy spadkowej, zrównuje się punktami z Koroną w tabeli, ale wyprzedza Koronę, bo ma lepszy bilans bramkowy, a więc Radomiak Radom, Korona Kielce 4-0 i hat-trick Leonardo Rocha. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.